Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt, który gwarantuje bezpłatne leki seniorom po 75 roku życia. Projekt 75+ wejdzie w życie 1 września 2016 roku. Oto pacjent, który ukończył 75 lat. Pacjent idzie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz wypisuje mu receptę. Lek, który przepisuje, jest w wykazie bezpłatnych leków. Dlatego lekarz wpisuje literę S na recepcie w polu kod uprawnień dodatkowych. Na recepcie wpisuje też PESEL, który świadczy o wieku pacjenta. Pacjent idzie do apteki. Farmaceuta na podstawie recepty wydaje mu leki. Pacjent otrzymuje je bezpłatnie. Przypomnijmy, podstawy wydania bezpłatnego leku to wiek, ukończony 75 rok życia. Wykaz, potrzebny lek znajduje się w wykazie bezpłatnych leków. Recepta, litera S wpisana w polu kod uprawnień dodatkowych. Projekt realizuje przepis Konstytucji, który mówi o zapewnieniu szczególnej opieki zdrowotnej m.in. osobom w podeszłym wieku.